Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Każda przesyłka z Piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria Adwokacko-Notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Drukarnia Nowa Printing w Mississauga oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polski Zakład Samochodowy Marks Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Marks Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Weź nową pożyczkę hipoteczną lub przenieś do naszej Credit Union i otrzymasz $750 na konto. Dodatkowo opłacimy koszty transferu. Szczegółowe informacje w oddziałach. Starając się zarejestrować dla Państwa jak najwięcej ważnych imprez polonijnych o charakterze społeczno-organizacyjnym, artystycznym lub związanych z kościołem czy poważnymi jubileuszami, w tym roku, ze względu na bardzo wiele ważnych wydarzeń politycznych w kraju, niektóre tematy zmuszeni byliśmy nadać z opóźnieniem. Dziś pragniemy przedstawić Państwu relację z Festiwalu Polskiej Piosenki pod tytułem Radosne Nutki, który odbył się w kwietniu w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga. Komentarz do sprawozdania oparty został na materiale prasowym pani Natalii Labus. Kilkaset osób, w większości rodzice wraz z dziećmi, przybyło do centrum, by uczestniczyć w niezwykłym święcie dzieci oraz polskiej muzyki i piosenki zorganizowanym przez Polsko-Kanadyjskie Centrum Edukacji. Atrakcyjną imprezę dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat zainicjowała 5 lat temu pani Iwona Malinowska, prezes Centrum Edukacji, jak i Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. A dwie poprzednie edycje festiwalu organizowane były przez Polską Szkołę imienia Mikołaja Kopernika w Burlington. Gościem specjalnym wydarzenia, odbywającego się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Toronto, była gwiazda polskiej estrady Majka Jeżowska, wykonawczyni wielu przebojów, m.in. A ja wolę moją mamę, Kolorowe dzieci czy Marzenia się spełniają. W jury konkursu oceniającego występy 12 finalistów wyłonionych podczas wstępnych przesłuchań oprócz Majki Jeżowskiej znalazły się znane w Polonii śpiewaczki Kinga Mitrowska, Kinga Lizoń i Irena Jeżewska oraz były konsul do spraw polonijnych Grzegorz Jobkiewicz. Wykonawcy koncertu prowadzonego przez Natalię Labus i Daniela Turczyńskiego wystąpili w dwóch grupach wiekowych – dzieci do lat 9 i młodzież do lat 16. Uczestnicy finału, wśród których był także zespół dzieci z przedszkola Maybe Daycare w Mississauga, zaprezentowali wysoki poziom wokalny oraz profesjonalne przygotowanie, wykonując piosenki młodzieżowe i przeboje znanych polskich solistów i zespołów. Porywano się nawet na utwory wymagające dużych zdolności wokalnych, na przykład z piosenką znaną kilku pokoleniom z doskonałej interpretacji nieodżałowanej Violetty Villas nie wahała się zmierzyć 2-letnia Klara Leonczuk, która wystąpiła poza konkursem. O, mamo, o, cieszę się kołysiem, iż to ciebie picie. Mom.
A oto wyniki tego wyjątkowego konkursu. W grupie do lat 9 pierwsze miejsce zajął Adam Przyjemski, drugie miejsce zajęła Amelia Szewczyk, a trzecie miejsce przyznano Amelii Sera. W grupie od lat 10 do 15 zwyciężyła Kamila Lubaszka, drugie miejsce zajęła Adriana Sera, a trzecie Martyna Szewczyk. Przyznano również nagrodę Grand Prix, którą otrzymała Anna Wójcik. Posłuchajmy fragmentów piosenek w ich wykonaniu. Pomogła mu i on mi też przeszedł w życiu pomógł. No kto tu jest, no kto tu jest, najmniejszy teraz co mój. Bo ona ma małego psa, przyniosła go z podwórza. Bo ona ma małego psa i jest na niego duża. Skąd wzięły się mrówki w słoiku? Czy lepiej mieć kotę czy psa? Dlaczego szczęśliwo bądź cicho? Przecież głos mam ja. Czy można pokochać ślimaka? Skąd wzięły się burze i pły? Co powie tata? Co powie tata? Co tata mi powie, co na to odpowie mi dziś? Czy dziecko zniechęci, on śpi. A gdy na mnie krzyczy mama, że zaśmiecam swoją głowę, mówię pismo obrazkowe. Jest od wieków przebojowe. Komiksy, komiksy, magiczne obrazki, pogonie i walki, pułapki, zasadzki. Podróże przez burze kowbojskie, ho, ho, komiksy, to jest to. Tak mało trzeba nam i dużo da, żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać. Wystarczy ciepło rąk, uśmiechnięcie warg, wystarczy, żeby ktoś pokochał nas, żeby szczęśliwym być. Szczęście dać, tak mało trzeba nam i dużo tak. Niech żyją ubiory Chanel i Diory, bo już o tej pory nowa gwiazda rośnie. Mówię wam, na pewno dam radę, na casting pojadę, w każdą estradę w świecie wyzdobędę. Tu i tam nie jestem przy kości, będą mi zazdrościć. Wyżymię głębości, po autograf będzie. Ciągle stacia w garderoba, seki kwiatów i prezenty. Tak będzie potem, za to dziś kark mogę dać. Ludzie mówią, że nie mamy duszy. Ciebie piszę, ciemny jak ta noc. To nieprawda, mamo, jutro wyślę list i będzie, mamo, tak jak miało być.
Dziękuję. Druga część koncertu odbyła się już pod przyjęte z radością dyktando Majki Jeżowskiej, która wykonała kilka swoich znanych, zresztą oczekiwanych przez wszystkich przebojów. Niektóre z nich wspólnie z publicznością i zaproszonymi na scenie dziećmi. Niezwykle lubiana piosenkarka zainicjowała także konkurs tańca par, w którym w rytmie rock'n'rolla swe talenty prezentowali rodzice wraz z dziećmi. Obejrzyjmy fragmenty bardzo serdecznie przyjętego występu pani Majki oraz wspomnianego konkursu tańca. Wszystkie dzieci nasze są. Małgosia, Michael, Małgosia, John. Na sercach nie mają swój dom. Uchyli serce jak drzwi. Mniam, mniam! Brawo! Brawo dla wszystkich tancerzy! Pot się leje! Zwycięskiej parze, jak widzieliśmy, bardzo dynamicznego konkursu, Majka Jeżowska wręczyła szczególną nagrodę. Płytę z przebojami zaśpiewanymi przez nią w duetach ze znanymi w kraju wykonawcami, m.in. Małgorzatą Ostrowską, Piotrem Cugowskim czy Andrzejem Piasecznym. Dochód ze sprzedaży aż 300 tysięcy egzemplarzy tej oryginalnej płyty, której pomysłodawcą i producentem była Majka Jeżowska, a zamieszczone na niej przeboje artyści nagrali bez wynagrodzenia, przeznaczony został na budowę na terenie Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu rodzinnego domu Fundacji Ronalda McDonalda, z którego już od października korzystają bezpłatnie rodziny dzieci przebywających na Wydziale Onkologii. Ten nowoczesny obiekt, w którym znajduje się 20 apartamentów, zapewnia rodzinom komfort i bliskość tak potrzebne w trudnym czasie długotrwałej hospitalizacji dziecka. W połowie października, z okazji otwarcia domu w Krakowie, odbył się uroczysty koncert, podczas którego Majce Jeżowskiej, od kilkunastu lat działającej w Radzie Fundacji Ronalda McDonalda,
oraz piosenkarzom, którzy wspólnie z nią nagrali tę odnoszącą ogromny sukces płytę, wręczono płyty platynowe. Koncert zakończyło wręczenie nagród wykonawcom oraz prezentów przekazanych wszystkim dzieciom występującym na scenie przez sponsorów imprezy. Swoją refleksją na temat bardzo udanego festiwalu podzielił się konsul Grzegorz Jobkiewicz, a pani Iwona Malinowska podziękowała wszystkim uczestnikom, organizatorom i sponsorom tego wyjątkowego przedsięwzięcia za ich choćby pośredni wkład w krzewienie kultury polskiej w Kanadzie.